Człowiek, który całe życie poświęcił walce o niepodległość, a później w utrzymaniu tej niepodległości w okresie międzywojennym i na początku II wojny światowej. Był dowódcą dobrym, twardym, wymagającym, dzielnym, dbającym o swoich żołnierzy, ale jednocześnie krytycznym. To on wraz z Edwardem Śmigłym Rydzem ilustrował szkic Józefa Piłsudskiego o powstaniu styczniowym. 19 stycznia urodził się generał Henryk Minkiewicz, twórca Korpusu Ochrony Pogranicza, zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Oficer Legionów Polskich, uczestnik Bitwy Warszawskiej, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, zamordowany przez Rosjan w 1940 roku. Henryk Minkiewicz, Herbert Rowąż to legionista i malarz. Jako dziecko wraz z rodzicami wyjechał do Mariampola, gdzie ukończył gimnazjum. W roku 1898 wyjechał do Petersburga, gdzie rozpoczął studia przyrodnicze i jednocześnie zaangażował się w działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. Wtedy zetknął się z Józefem Piłsudskim. W 1912 roku doszło do konfliktu między nimi i Minkiewicz musiał odejść z Strzelca. To jednak nie powoduje, by nasz bohater zaprzestał myślenia o tym, że może kiedyś w przyszłości Polska się odrodzi. Podejmuje współpracę ze Związkiem Drużyn Podhalańskich, a kiedy wybija godzina w roku 1914, wstępuje do Legionów Polskich jako porucznik. W słynnej bitwie pod Kostiuchnówką zostaje ranny i wzięty przez Rosjan do niewoli, z której ucieka po roku. Ten okres, okres I wojny światowej, kończy w służbie jako pułkownik. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari. Był pierwszym dowódcą, organizatorem Korpusu Ochrony Pogranicza. To jemu ten korpus zawdzięcza taką organizację i taką sprawność wojskową. Poradził sobie z problemami granicznymi na Kresach Wschodnich, które były kluczowe w związku z tym, że Kresy Wschodnie graniczyły ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Niespodziewanie w roku 1929 zostaje złożony ze stanowiska praktycznie po wykonaniu wszystkich powierzonych zadań, a 5 lat później przeniesiony w stan spoczynku. W 1939 roku ponownie w armii, ale tutaj aresztowany przez Sowietów. Wzięty do niewoli i skierowany do obozu w Kozielsku. Jako wiekowy generał miał bardzo duży posłuch wśród młodych oficerów, którym się niejako opiekował. Zajmował ich codziennymi problemami. Rozwiązywał spory, które przez ten okres pobytu w obozie czasami się pojawiały. Dnia 7 kwietnia 1940 roku wyruszył z Kozielska z czwartym transportem z innymi generałami. De facto to jest ostatni wpis, który możemy znaleźć w oficjalnych dokumentach. Został zamordowany przez Sowietów w Katyniu, aczkolwiek jego szczątków nie udało się zidentyfikować. Wiemy tylko, że spoczywa tam wśród tych wielu, których Sowieci zamordowali jako kwiat inteligencji naszej. Generał Minkiewicz to jedna z wielu ofiar zaplanowanej metodycznie przez Stalina eksterminacji polskich elit. Pełną liczbę ofiar zbrodni sowieckiego ludobójstwa po 17 września cały czas kryją moskiewskie archiwa.